Partnerem filmu jest firma Metal Market Europe, właściciel sklepów metalmarket.eu, metalelokacyjne.pl, wyrobymennicze.pl oraz skupzłota365.pl. Znajdziemy tam bogatą ofertę monet i sztabek wykonanych ze złota, srebra i platyny, a także duży wybór różnego rodzaju akcesoriów numizmatycznych. W poprzednich dwóch filmach poświęconych platynie mówiliśmy o historii tego pierwiastka, jego zastosowaniach monetarnych, a także omówiliśmy szeroko sprawę popytu na ten metal. Oczywiście zachęcam bardzo do obejrzenia tych materiałów, zanim przejdziecie dalej. Linki znajdziecie na ekranie i w opisie. A skoro mówiliśmy sporo o popycie, warto teraz powiedzieć coś o podaży. Zacząć można od rzeczy fundamentalnej, czyli tego, czy zasoby platyny są wystarczające. W przypadku omawiania srebra wspominaliśmy, że przy obecnym wydobyciu tego pierwiastka w skorupie ziemskiej starczy jeszcze na tylko kilkanaście lat. Czy z platyną jest podobnie? Otóż nie. Jej zawartość w znanych złożach szacuje się na ponad 7700 ton, a to oznacza, że przy wydobyciu na poziomie 200 ton rocznie mamy zapasy na prawie 40 lat. I to przy założeniu, że nie odkryjemy żadnych nowych miejsc wartych eksploatacji. Tak więc na razie możemy spać spokojnie. Z drugiej strony, gdyby każdy z mieszkańców naszego globu chciał posiadać jedną uncję platyny, to potrzebowalibyśmy prawie 250 tysięcy ton tego metalu. To znacznie więcej niż wszystko to, co dotychczas wydobyliśmy i kiedykolwiek wydobędziemy na Ziemi. Tak naprawdę, nawet jeśli chcielibyśmy dać każdemu po małej platynowej monecie o wadze 1/10 uncji, to też nie starczyłoby dla wszystkich. Całe zapasy platyny zgromadzone w skorupie ziemskiej starczyłyby na obdzielenie wszystkich mieszkańców naszego globu, co najwyżej malutkim wiedeńskim filharmonikiem o wadze 1/25 uncji. Oczywiście tylko i wyłącznie pod warunkiem, że nie użylibyśmy tego metalu już w żadnym innym celu. W ostatnich latach dominującym producentem platyny jest Republika Południowej Afryki. W 2019 roku wydobyto tam 133 tony, co stanowiło 71,5% światowej produkcji. W kryzysowym roku 2020 wydobycie spadło do 120 ton, ale urobek zmniejszył się też na całym świecie, więc udział RPA nadal sięgał ponad 70%. Gdy popatrzymy na zasoby pozostałe do wydobycia, sytuacja jest jeszcze ciekawsza. US Geological Survey szacuje, że całkowite zasoby platynowców RPA sięgają 63 tysięcy ton i stanowi to ponad 90% wszystkich światowych źródeł. Podaż platyny i metali z tej grupy zależy więc od południowej Afryki i sytuacji panującej w tym kraju. Tymczasem wiemy, że nie jest ona stabilna. Po latach apartheidu i rasizmu w stosunku do rdzennych mieszkańców sytuacja się odwraca. Mam bezpośredni kontakt, zarówno prywatny, jak i biznesowy, z osobami i firmami z RPA. Zastosowanie nowych metod zatrudniania, których specjalne preferencje przyznaje się nie za kompetencje, lecz za kolor skóry, powodowało spadek wydajności wielu firm. Jeśli sytuacja będzie przybierać na sile, a wcale nie jest to wykluczone, może to mocno odbić się na efektywności pracy spółek wydobywczych i zmniejszyć poziom wydobycia metali szlachetnych w RPA. A to bardzo dobra recepta na podażową katastrofę. Z drugiej strony, strach o wydobycie w RPA i koszty pozyskania uncji platyny przez tamtejsze kopalnie towarzyszy nam od około 10 lat i jak na razie czarny scenariusz się nie sprawdza. Kopalnie te funkcjonowały nawet wtedy, gdy uncja platyny kosztowała na rynku 800-900 dolarów, a jej koszt wydobycia był szacowany na 900-1000 dolarów. Obecnie, zamiast pogarszać się, sytuacja się nawet poprawiła. Jeszcze w 2017 roku około połowy kopalni z RPA miało koszty produkcji porównywalne lub wyższe niż cena platyny na rynku. W 2019 roku już tylko kopalnie Rustenburg wydobywały z kosztami ciut wyższymi niż cena surowca na rynku. Natomiast według najnowszego raportu w 2020 roku wszystkie kopalnie RPA mieszczą się w limicie i koszt wydobycia w nich zawierał się w przedziale od trochę ponad 300 do ponad 700 dolarów za uncję. Obecnie nie ma więc żadnych problemów z rentownością tej działalności.
I to nawet przy uwzględnieniu faktu, że kopalnie sprzedają koncentrat, który jest doprowadzany do czystej platyny przez firmy zewnętrzne i przez to nie uzyskują ceny spot, ale kwotę o 10-15% niższą. Trzeba jednak pamiętać, że głównym czynnikiem wpływającym na to, że opłacalność wydobycia w RPA wzrosła, nie jest to, że odkryto jakieś łatwo dostępne złoża, czy unowocześniono procesy wydobywcze i przez to koszta spadły. Najsilniejszym czynnikiem jest tutaj słabość południowoafrykańskiej waluty. Jeszcze 10 lat temu za 1 dolara trzeba było zapłacić 8 randów, teraz już 15. W szczycie koronakryzysu w pierwszej połowie 2020 roku wartość ta wzrosła do nawet 18-19 randów. W efekcie, w ujęciu dolarowym, koszty pracy i inne koszty lokalne znacznie się zmniejszyły, zauważalnie zwiększając rentowność wydobycia. I było to właśnie najmocniej widoczne w roku 2020, czyli w tym, w którym rand najmocniej się osłabił. To była główna przyczyna tego, że nagle wydobycie we wszystkich kopalniach RPA zrobiło się wysoce rentowne. W 2021 roku sytuacja nie musi wyglądać już tak różowo, bo przecież w porównaniu z rokiem 2020 rand wzmocnił się około 20% w stosunku do dolara. Należy tutaj zaznaczyć jeszcze jedną rzecz. Nie ma w zasadzie kopalni, w których wydobywa się tylko samą platynę. Najczęściej jest to łączone wydobycie całej grupy platynowców, tak jak to jest w RPA, albo platynę i palad wydobywa się przy okazji innych pierwiastków, tak jak to jest w Rosji lub Stanach Zjednoczonych. W efekcie dla kopalni rosyjskich i amerykańskich cena platyny na rynku jest sprawą drugorzędną, bo i tak wydobywa się ją przy okazji np. wydobycia niklu. W przypadku kopalni RPA straty na platynie są równoważone przez zyski na palladzie. Przykładowo jeszcze w 2010 roku 60% zysków pochodziło ze sprzedaży platyny, a tylko 10% ze sprzedaży palladu. W roku 2019 platyna odpowiadała za tylko 30% zysków, natomiast pallad już za 40%. Nawet jeśli więc urobek platyny jest nierentowny, kopalnie nie zaprzestaną jej wydobywania, bo będą zarabiać na palladzie i innych platynowcach. Warto tutaj dodać, że ze względu na inną specyfikę złóż, w Rosji koszty wydobycia platyny są jeszcze niższe. Choć te łatwo dostępne powoli się kończą i wydobycie z rosyjskich kopalni w ostatnim czasie lekko spada. Na rok 2021 prognozowany jest spadek o 12% w stosunku do i tak kryzysowego roku 2020. Skoro mówimy o podaży, musimy poruszyć temat recyklingu. Obecnie to bardzo istotny czynnik, bo w każdym roku dorzuca około 2 milionów uncji platyny, czyli odpowiada za aż 25% podaży. Proces ten pojawił się na rynku na początku lat 80. XX wieku i sukcesywnie narastał. Od około dekady wzrosty jednak ustały i poziom ustalił się w okolicach wspomnianych 2 milionów uncji. W poprzednich 40 latach recykling skutecznie równoważył więc rosnący popyt, ale wydaje się, że czasy te skończyły się, bo wzrostu w tej dziedzinie już nie ma. Przy rosnącym popycie wyeliminowanie wzrostu na jednym z czynników podażowych będzie miało zauważalny wpływ na sytuację rynkową i może być czynnikiem działającym w kierunku wzrostu ceny platyny na giełdach. Można sobie jeszcze zadawać pytanie, jak inwestować w platynę. Z tego, co zdążyłem powiedzieć i z tego, co widzicie w moich rękach, łatwo się zorientować, że ja wybrałem inwestycję w fizyczny metal. Taki mam charakter, że nie lubię wirtualnych zapisów i preferuję coś, co można mieć blisko siebie. Tyle, że takie zakupy mają poważną wadę. Rynek platyny jest mały, więc dealerzy mają tutaj znacznie wyższe marże niż w przypadku złota i srebra. Nawet jeśli handluje się monetami w oparciu o podatek VAT marża, a nie pełny VAT, cena najtańszych dostępnych na polskim rynku monet platynowych jest 25-30% wyższa niż cena spot. I nie chodzi tutaj tylko o pazerność dealerów i pośredników, jak wielu zwykło uważać, ale głównie o koszty produkcji platynowych monet, które są wyższe niż w przypadku srebra i złota. Wpływ mają na to co najmniej dwa czynniki. Po pierwsze, platyna jest metalem gęstszym i o wyższej temperaturze topnienia, a to wymaga stosowania bardziej skomplikowanych technik. Po drugie, gdy rynek jest mniejszy, produkuje się znacznie mniej monet, a ich cena jednostkowa zawsze jest przez to wyższa. Mniejszy rynek oznacza także mniejszą konkurencję i możliwość stosowania większych narzutów przez różnego rodzaju pośredników. Jak wygląda sprawa odkupu platynowych monet? Z
sklep Metal Market jest jednym z niewielu, który podaje to w sposób jawny. W momencie pisania scenariusza do tego filmu, platynowy, jednouncjowy wiedeński filharmonik kosztował tam 5065 zł, a był skupowany po 4091. A w tym samym momencie cena spod platyny sięgała 3866 zł. Różnica między ceną sprzedaży a ceną skupu wynosiła więc około 24%, i to jest wartość, którą musimy odrobić na samym starcie, jeśli chcemy inwestować w fizyczną platynę. Oczywiście zawsze możemy próbować sprzedać nasze monety na rynku wtórnym i uzyskać lepszą cenę niż u dealera. Tyle, że rynek platyny w Polsce jest bardzo mały i nie zawsze szybko znajdzie się nabywca. Warto jednak nadmienić, że sytuacja i tak się poprawiła, bo jeszcze niespełna dekadę temu rynek w Polsce był naprawdę mikroskopijny, a narzuty w stosunku do ceny spod sięgały nawet 45-60%. I oczywiście monety nie były dostępne od ręki, ale tylko na zamówienie. Tych wszystkich problemów nie ma, gdy zainteresujemy się inwestycjami w fundusze ETF oparte o platynę. Oczywiście należy wybierać te zabezpieczone fizycznym metalem, czyli na przykład Winston Prix Physical Platinum, ZKB Platinum ETF, iShares Physical Platinum EFC, czy Swiss Canto Physical Platinum, jeśli mielibyśmy wybierać tylko te zlokalizowane w Europie. Oczywiście inwestowanie w ETF-y nie jest wolne od opłat za zarządzanie i przechowywanie, bo wynoszą one typowo od 0,2 do 75%. Do tego dochodzą prowizje Waszej platformy maklerskiej. Tyle, że całkowity koszt jest i tak dużo niższy niż w przypadku zakupu fizycznego metalu. Warto jednak nadmienić, że choć fundusze te zabezpieczone są fizycznym metalem, formalnie wcale nie staje się on Waszą własnością. Fundusz zawsze może się z Wami rozliczyć w gotówce. Nie doradzę Wam tutaj nic więcej, bo jak już powiedziałem, preferuję inwestycje w metal fizyczny i nigdy platyny poprzez ETF-y nie kupowałem. I na razie nie zamierzam. Warto jednak dodać, że to dość popularny ostatnio sposób inwestycji. Od powstania ETF-ów opartych o platynę w roku 2007 ich zasoby bardzo sukcesywnie rosły, by w 2014 roku dotrzeć do poziomu 3 milionów uncji. Potem, pomimo kontynuacji spadku ceny platyny, inwestycje ETF-ów zatrzymały się i nawet lekko zaczęły spadać do poniżej 2,5 miliona uncji na przełomie lat 2018 i 2019. Potem popyt wrócił i zobaczyliśmy szybkie wzrosty posiadania. Obecnie dochodzą one do prawie 4 milionów uncji. Już wcześniej wspomnieliśmy, że po rekordowych, jeśli chodzi o inwestycje w platynę latach 2019 i 2020, przychodzi spowolnienie i na rok 2021 prognoza mówi o 521 tysiącach uncji, czyli wartości prawie 3 razy mniejszej niż rok wcześniej. Owe ponad 500 tysięcy uncji może wydawać się więc małe, ale z drugiej strony wyższe wyniki notowane były tylko w 7 latach w całej historii. Czy grozi nam sytuacja, w której ETF-y i inwestorzy prywatni gwałtownie pozbywają się platyny, zalewając nią rynek? Raczej nie. W 40-letniej historii inwestycji w to aktywo zdarzyły się tylko 2 lata, w których inwestycje miały wynik ujemny netto. W obu przypadkach były to rezultaty symboliczne. Skoro już mówimy o platynie jako aktywie inwestycyjnym, można zastanowić się, czy faktycznie można je takim nazwać. Przecież nieraz słyszeliśmy, że platyna to tak naprawdę surowiec, a o jego cenie decyduje tylko i wyłącznie sytuacja w przemyśle. Okazuje się, że gdy zaczniemy się temu przyglądać uważniej, to sprawa wcale nie jest taka oczywista. Można pokusić się o mały eksperyment i porównać ceny platyny do ceny aktywa głównie inwestycyjnego, czyli złota, oraz do miedzi, która jest klasycznym surowcem. Jeśli wydaje Wam się, że zachowanie platyny jest bardziej podobne do zachowania miedzi, jesteście w błędzie. Średnia korelacja ceny platyny i ceny złota wynosi 48 setnych. Oczywiście są momenty, gdy spada ona gwałtownie do zera. Tak było podczas paniki covidowej w okolicach marca i kwietnia 2020 roku. Tyle, że wtedy wszyscy poszukiwali bezpiecznych przystani albo płynności. Gdy odrzucimy momenty gwałtownych kryzysów, współczynnik korelacji będzie zauważalnie wyższy od połowy. Nawet jeśli jednak zostawimy wartość 48 setnych, to w przypadku korelacji ceny platyny i miedzi wynosi on 33 setne, a więc jest zauważalnie mniejszy.
Tak więc zachowanie cenowe platyny trochę bardziej przypomina trendy obserwowane na złocie niż na miedzi. Spróbujmy więc podsumować to wszystko. Podaż platyny sukcesywnie rosła od lat 70. XX wieku, gdy sięgała około 2,5 miliona uncji, do 8 milionów uncji w roku 2005. Od tego czasu wzrost zahamował i utrzymuje stały poziom około 8 milionów uncji. Od około 2006 roku spada jednak urobek kopalni z RPA, a w ostatnim czasie także kopalni rosyjskich. Ów ubytek był równoważony przez wzrost efektywności recyklingu, ale ostatnio ów wzrost zatrzymał się. Ostateczny efekt jest więc taki, że całkowita podaż platyny w najbliższych latach prawie na pewno nie będzie wzrastać, raczej też nie będzie utrzymywać się na stałym poziomie i najbardziej prawdopodobnym scenariuszem jest lekki, ale stopniowy spadek. Jak wygląda sprawa popytu? Ze względu na rozwój najnowszych technologii, liczba zastosowań platyny i jej zapotrzebowanie w przemyśle, z wyłączeniem motoryzacji, nieustannie rośnie od początku lat 90. XX wieku i wciąż będzie rosnąć. W samym 2021 roku popyt w tej dziedzinie będzie o ponad 20% większy niż w roku 2020 i 15% większy niż w roku 2019, który jest trochę lepszy do porównań ze względu na brak kryzysu. Ta dziedzina zapotrzebowania zaczyna już odpowiadać za wyraźnie ponad 30% popytu i w przyszłych latach może stać się dominującym czynnikiem popytowym. Jeśli chodzi o motoryzację, w roku 2021 wzrost zapotrzebowania na platynę w stosunku do kryzysowego roku 2020 sięgnie 22%, ale tak naprawdę dopiero wtedy zrówna się z wynikiem z roku 2019, a jednocześnie i tak będzie o 6% mniejszy niż w roku 2018. Tutaj pik mieliśmy w roku 2016, a za późniejsze spadki odpowiada oczywiście afera Dieselgate, ujawniona we wrześniu 2015 roku. Jak będzie wyglądała przyszłość, trudno powiedzieć, bo zupełnie nie wiemy, która technologia zwycięży. Tutaj jest naprawdę mnóstwo czynników, które trzeba wziąć pod uwagę. Z jednej strony, w przypadku samochodów ciężarowych, szczególnie na rynkach rozwijających się, nadal ponad 90% produkcji to diesle, a zaostrzające się wymogi środowiskowe powodują, że każde tego typu auto potrzebuje więcej platyny. Do tego dochodzi rozwój najróżniejszego rodzaju hybryd, a one także potrzebują platyny i innych pierwiastków z tej grupy. Szczególnie obiecująco wygląda sprawa miękkich hybryd, które przy bardzo nieznacznym wzroście ceny samochodu są w stanie spełniać współczesne normy emisji CO2, a jednocześnie wciąż jako główny napęd mają klasyczne silniki spalinowe. Do tego dochodzi postępujący rozwój wodorowych ogniw paliwowych, które jak na razie bez platyny nie mogą się obejść. Z drugiej strony na wielu frontach trwają intensywne prace nad zamiennikami platyny jako katalizatora i wstępne wyniki są obiecujące. Może się więc okazać, że przyszłe samochody napędzane wodorem wcale nie będą potrzebować platyny. Do tego mamy postępujący rozwój samochodów całkowicie elektrycznych, które zupełnie nie potrzebują platyny. Ich osiągi polepszają się, bo cały czas prowadzone są prace nad lepszymi i wydajniejszymi bateriami. Tyle, że sens ich użytkowania jest tylko tam, gdzie mamy bogatą sieć stacji ładowania i jednocześnie ładujemy je prądem, który nie jest uzyskiwany np. ze spalania węgla, bo wtedy nie możemy mówić o żadnej ekologii. Do tego dochodzą sprawy niskich temperatur. Jakoś nie widziałem zbyt dużo Tesli na ulicach Jakucka w styczniu, gdy temperatura spada do minus 60 stopni Celsjusza. Zmiennych jest więc tak dużo, że nikt nie jest w stanie powiedzieć, jak dokładnie będzie wyglądał rynek samochodowy za 10 czy 20 lat, a tym bardziej jakie zapotrzebowanie na platynę będzie on generował. Tutaj mamy więc głównie wróżenie z fusów. Trochę więcej konkretów można powiedzieć w kwestii rynku jubilerskiego. Tutaj największy popyt pochodzi z branży ślubnej w Chinach. Państwo środka odpowiada za 45% zakupów platyny na rynku jubilerskim. Potem po kilkanaście procent udziałów mają Japonia, USA i Europa Zachodnia. Mediana wieku Chińczyków właśnie zrównała się z Amerykanami i w najbliższych latach dalej będzie rosnąć. To oraz zmiany kulturowe pociągają za sobą spadek liczby małżeństw, a przez to mniejsze zapotrzebowanie na platynę z branży ślubnej. W tej gałęzi będziemy więc mieli raczej spadki popytu niż wzrosty, bo zakupy Europejczyków, Japończyków i Amerykanów na pewno nie zrównoważą spadków obserwowanych w Chinach. Kolejny czynnik popytowy to inwestycje i
I tutaj także mamy do czynienia z loterią oraz wrożeniem z fusów. Przykładowo w 2020 roku inwestycje stanowiły 20% całego popytu na platynę, a w 2018 niespełna 2 promile. Jak będą zachowywać się inwestorzy w kolejnych latach, nie jesteśmy w stanie dokładnie przewidzieć. Podsumowując, podaż platyny w następnych latach powinna lekko spadać lub co najwyżej utrzymywać się na podobnym do obecnego poziomie 8 milionów uncji. W kwestii popytu możemy powiedzieć, że wzrosty zobaczymy w przemyśle pozamotoryzacyjnym, natomiast spadki w branży jubilerskiej. Motoryzacja i inwestycje to natomiast dwie niewiadome. Wszystko więc może się wydarzyć. A pamiętając o tym, jak mały jest rynek platyny, wiemy, że zdestabilizowanie go nie jest żadnym problemem. Roczna produkcja platyny to koszt 8 miliardów dolarów. Wystarczy więc kilkaset milionów dolarów, żeby kompletnie zachwiać tym rynkiem. To kolejny czynnik, który powoduje, że przewidywanie długofalowe w przypadku platyny jest bardzo trudne. Jakie można wyciągnąć z tego wnioski? W zasadzie każdy powinien zrobić to samemu. Materiał do przemyśleń i analiz jest. Jak już zdążyłem wspomnieć, ja zdecydowałem się postawić małą część swoich środków na to, że platyna może w przyszłości mocno podrożeć. Jesteśmy po długim okresie spadków, sentyment do tego metalu jest raczej negatywny, więc szansa, że zobaczymy dodatkowe mocne spadki, nie jest duża. A nawet jeśli, to przy inwestycji w platynę małego procenta swoich środków dopuszczę możliwość, że stracę na nich 20, 30 czy nawet 40%. Gdy mocno dywersyfikuje się swój portfel, trzeba liczyć się z tym, że jakaś część naszych aktywów może nie przynieść wzrostu w zaplanowanym przez nas czasie. Choć coś mówi mi, że na platynie raczej nie stracę. Ale to tylko moja opinia i mogę się zupełnie mylić. Jak już wielokrotnie podkreślałem, jestem całkowitym amatorem, a inwestowanie jest na tyle skomplikowaną działalnością, że nawet fachowcy potrafią w niej pobłądzić. Życzę Wam samych dobrych, przemyślanych i przez to udanych decyzji. Napiszcie mi proszę w komentarzach, co sądzicie o platynie i czy jest ona w kręgu Waszych zainteresowań. Dziękuję za uwagę i mam cichą nadzieję, że Was nie zanudziłem. Do usłyszenia. Partnerem filmu jest firma Metal Market Europe, właściciel sklepów metalmarket.eu, metalelokacyjne.pl, wyrobymennicze.pl oraz skupzłota365.pl. Znajdziemy tam bogatą ofertę monet i sztabek wykonanych ze złota, srebra i platyny, a także duży wybór różnego rodzaju akcesoriów numizmatycznych.